Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, finał AIM Chess Rapid z udziałem Jana Krzysztofa Dudy. Przypomnę tylko, że w półfinale nasz zawodnik wygrał mecz, czteropartiowy mecz z Magnusem Carlsenem, aktualnym mistrzem świata. No i w finale spotkał się z Mamed Jarowym Szachriarem. Bardzo ciekawi zawodnicy, bardzo dobre połączenie, dlatego że obydwaj są mega kreatywni, więc partie mogą być bardzo wybuchowe i ciekawe, mówiąc wprost. Więc przedstawię dzisiaj dwie partie z tego czteropartiowego meczu, gdyż dwie z nich zakończyły się remisami i przejdę do pierwszej partii. Janek gra białymi i rozpoczął ruchem skoczek na f3. Tutaj czarne odpowiedziały d5, c4, bicie na c4, posunięcie e3. Już widać na samym początku, że pozycja jest taka, znaczy debiut jest taki mniej po prostu może grywalny. Będzie się w każdym razie na pewno działo. Skoczek na f6, goniec na c4, tutaj e6, normalna sprawa i b3. Chcemy wyprowadzać figury, no to je wyprowadzajmy. Posunięcie c5, goniec b2, a6. Przygotowuje rzecz jasna posunięcie B5. Janek tutaj mógłby się pokusić pewnie o zagranie A4. Nie wiem, dlaczego tak nie poszło, ale zagrał posunięcie skoczek E5, czyli już zaczyna kombinować, chociaż wejście skoczkiem do centrum jest jak najbardziej naturalne, szczególnie, że podparty jest przez gońca ten skoczek i nastąpiło skoczek z B na D7 i teraz Janek wymyślił sobie takie posunięcie jak F4. Fajna kreatywność, podoba mi się to i widać od razu, że tutaj nie będzie miękkiej gry, tylko no, kombinowanie na samym początku. I teraz tak, pewnie zastanawiamy się, co jest po zagraniu B5. Tak oczywiście nie było, ale umówmy się, co z tym ruchem zrobić. No bo cofnięcie gońca w zasadzie jest najlepsze tutaj w tej sytuacji, ale pewnie zastanawiamy się, co jest po hetman F3. Atakując od razu wieżę. I co ciekawe, powstaje bardzo fajny wariant. Myślę, że Mamed Jarow może czegoś tam nie dostrzegł do samego końca, chociaż w co wątpię z jednej strony, ale no jednak B5 nie zagrał, więc może faktycznie czegoś nie widział, bo chodzi o to, że tutaj zagrywamy wieżą na A7, ale zobaczcie, co się dzieje ciekawego. Skoczek na C6 z atakiem na dwie ciężkie figury. Tylko że od razu powiem, że już ta pozycja jest o wiele, wiele lepsza czarnymi, dlatego że gramy hetmanem na B6 i jak skoczek zbija wieżę, atak jest na gońca, wprawdzie tu jest też na gońca, ale ruch czarnych, więc trzeba tym gońcem coś zrobić i goniec na B7. Jedyne posunięcie, które atakuje hetmana. Chodzi o to, żeby zyskać tempo. Jeżeli odejdzie hetman, to zbijamy tu gońca, a potem ten skoczek jest też do wzięcia. Ale skoczek na C8 może zagrać i hetman C7. Ten wariant trzeba było widzieć daleko. No i teraz już nie mają białe wyjścia. Na przykład hetman E2, bicie tutaj, bicie tutaj, bicie tutaj. Dwie figury za wieżę, wielka przewaga czarnymi. Tak oczywiście nie było, ale było to ciekawe. Można było przeoczyć i przestraszyć się hetman F3. Posunięcie G6. Ciekawy wybór ze strony Azera. A4. Tym razem Janek asekuruje tutaj tego gońca. Nie pozwala na B5. Posunięcie goniec G7. Roszada, roszada. A5. Bardzo ciekawy ruch, dlatego że zatrzymuje dwa pionki. Ja często też powtarzam i takie posunięcie zaznaczam mocno, gdyż z punktu strategicznego bardzo dobre posunięcie, gdyż pionek zatrzymuje te dwa właśnie piony. Po zagraniu B5 zawsze bicie w przelocie i tutaj zostaje słabość na A6. Skoczek D5 i tutaj widzimy też Azer mocno naciska na skoczka E5, więc trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Janek po prostu wrócił skoczkiem. No i tak można powiedzieć, że po wymianie nic tutaj białe nie uzyskały po debiucie. Faktycznie tak jest, nie jest to ani jakaś wielka przewaga, normalna, równa gra. B5 ze strony czarnych i pionek tutaj wybił na B5, skoczek odbił, goniec E2, goniec B7, skoczek A3, no wiadomo, skoczki trzeba gdzieś tam wyprowadzać. No i to jest tego typu pozycja, gdzie obaj kreatywni zawodnicy muszą pokazać swoje najlepsze umiejętności szachowe, gdyż nie jest to jakiś tam schemat wykuty z książki, jakiś wariant, więc fajnie, że takie pozycje tutaj powstają.
Druga część finału pewnie będzie równie ciekawa, bo przypomnę, że to była pierwsza część finału i jeszcze druga będzie 21 właśnie października, na ten moment jak nagrywam. Hetman C1, hetman E7, skoczek na C4 wskoczył, wymiana, no i skoczek na C4 stoi dobrze oczywiście, wieża D8, hetman się nieco poprawił, to jest ważne. Też ciekawostka, że pionek D2 jeszcze nie został wysunięty w ogóle. I nie wiem, czy w ogóle zostanie ten pionek poruszony. Co ciekawe właśnie, bo pionek E3 stoi, D2, a przecież przeważnie gramy ruch E4 na początku albo D4. Wieża C8, wieża F2, F6, H4. Oczywiście ja trochę to szybciej przestawiam. Nie zagłębiam się zbyt mocno. Przypomnę, że 15 minut plus 10 sekund mają zawodnicy na grę i grają online. Tutaj goniec zagrał na E4. Ruch troszeczkę nietrafiony, dlatego że białe mają czas na zagranie bardzo ciekawego posunięcia, które pomoże skoczkowi z C4 ustawić się na fantastycznym polu. G4. Ten ruch pokazuje, że chcemy zagrać G5. No i tak się stanie. Tutaj nie ma za bardzo jak się z tego wybronić. Hetman G7, G5, F5 i skoczek znajduje świetne miejsce na polu E5. Po raz kolejny, tym razem go żaden pionek nie może podważyć. Skoczek na C6 i tutaj Janek konsumuje pionka na A6. Jak Janek widzi konsumpcję, no to szczególnie, to przeważnie z niej korzysta. Bicie. Trochę się tutaj nasz zawodnik zastanowił, bo ma do wyboru oczywiście bicie pionkiem, zostawienie hetmanów albo hetman na E5. Z wymianą, no i trzeba było oczywiście policzyć konsekwencje bicia na D2. Janek to policzył, zbił, wymiana nastąpiła, wieża D2 i goniec C4. Bardzo ciekawy ruch, dlatego że po ewentualnej wymianie na F2 król by odbił, to oczywiście można było wtrącić, ale można też zostawić pułapkę, bo na przykład po goniec D5 jest bardzo ciekawy ruch wieża E6 i okazuje się, że po wybiciu tu białe szybko wygrywają. Rzecz jasna, po wybiciu takim tutaj i tutaj wieżówka powinna być wygrana bez problemu białymi. Pionek więcej i tutaj no po prostu wieża pasywnie broni pionka, król jest szybki, białe powinny sobie poradzić. Tak nie było. Mianowicie tutaj wieża dała szacha, wieża F1, wieża D2 i teoretycznie można się godzić na remis, ale jest szach. Okazuje się, że tutaj król zagrał na H8, jest to błąd. Należało przede wszystkim zagrać tutaj król F8, co się wyjaśni później w wariancie, że król do centrum będzie po prostu lepszy niż król do rogu. No tutaj niezrozumiałe trochę zagranie takiego arcymistrza, ale chodzi o to też, że jak wezmę wieżę, no to jest tutaj wieczny szach, tutaj i wieża F2 i mamy remis, więc zdobycie wieży nie dawało nic. Również tak nie było, wieża zagrała na A1, Janek poszukał możliwości wygrania pozycji. Wieża dała szacha, król F1 i wieża F8. No dobra, tutaj widać, że czarne planują F4 i otworzenie pozycji, tylko że to jest za wolne, moi drodzy. Goniec na C4. Pięknie goniec stanął, nie ma żadnego szacha przypadkowego, wieża H2 i tutaj E6. Jeżeli w tej pozycji nastąpiłoby F4, to bardzo szybko się bronimy grając wieża F6 i nie ma tutaj biały żadnych absolutnie problemów. Po wymianie już widzimy, że po wybiciu pionkiem te pionki tutaj bardzo szybko maszerują. No więc wróćmy do partii, wieża zagrała na H2, E6. F4, tylko że już na ten ruch jest za późno, dlatego że jest E7. No i wieża musi pilnować pola E8, tam też zagrywa. Bicie tutaj na F4, król G7 się przybliżył, wieża A7 z obroną. Oczywiście zobaczcie, że nie możemy wybić pionka, dlatego że jest szach, a po wybiciu tutaj za chwilę czarne dostają pięknego mata, więc też trzeba uważać. Król G7, wieża A7 bronimy, wieża zbiła, król, wieża i król E3. W tym momencie Mamediarow poddał partię. Zresztą słusznie, słuchajcie, no jest przegrana pozycja. Dlaczego? Dlatego, że po na przykład takim zagraniu jest po prostu goniec B5 i nie ma jak bronić. Straty materialne są nieuniknione. Przejdźmy do partii numer 2, znaczy ona nie była grana jako druga, tylko jako czwarta. Janek znowu gra białymi, czarnymi zremisował, białymi tamtą partię wygrał i kolejna D4, skoczek F6, skoczek F3, C5. No, Mamediarow oczywiście wybiera debiut bardziej agresywny, taki bardziej Benoni. Tutaj Janek
przepycha, B5, od razu pionek poszedł. No, ten pionek może być narażony właśnie na od razu atak, ale wydaje się to sensowne zagranie. Goniec na G5, D6 i tutaj białe postanowiły zbić skoczka. Oddanie tego gońca za skoczka teoretycznie nie jest najlepsze, ale w tym wypadku działa. Właśnie ja często też właśnie powtarzam w takich schematach królewsko-indyjskich, Benoni czy podobnych, to goniec czarnopolowy jest bardzo ważną figurą, ale to jest cena za zdwojone pionki i za taką w miarę prostą grę ze strony białych. Zaraz zobaczycie, jak się pięknie figury ustawiły Jana Krzysztofa Dudy. E3, ruch spokojny, nie E4, tam się pchamy do centrum, bo będziemy narażeni na kąsanie, więc E3 na spokojnie, przy okazji pionek stoi sobie na czarnym polu, fajnie. A6 nastąpiło i Janek A4, podgryzać pionka właśnie trzeba, o tym właśnie mówiłem. No i tutaj nie widzę innych możliwości, jak na przykład zbicie albo przepchanie pionka. Azer przepycha na B4 i skoczek z B na D2. Kapitalnie ten skoczek się ustawi na C4. Od razu powiem, że ta pozycja nie jest wygrana białymi czy coś w tym rodzaju. W moim odczuciu jest przyjemniejsza. W odczuciu Janka pewnie też. F5, posunięcie A5. Znowu powtarzam, zobaczcie, nauka z tych dwóch partii jest taka. A5 jest fenomenalnym ruchem, dlatego że zatrzymuje pole B6, a skoczek jak stanie tutaj, to w przyszłości na B6 może zrobić karierę i też skoczek z D7 nie jest w stanie tego skoczka z C4 wypędzić. No to jest wielkie, strategiczne, fajne zrozumienie zresztą ze strony naszego super arcymistrza. To widać, zresztą Janek jest w formie, moi drodzy, i pięknie się patrzy na jego grę. G6, skoczek na C4, goniec G7, wieża A2. Ten ruch jest też taki dosyć ciekawy, asekuracja, pilnowanie pionka, zwolnienie z obowiązku skoczka, żeby bronić na B2, roszada, G3. No Janek właśnie wybiera taki plan z G3, żeby wstawić gońca i teoretycznie wstrzelam swojego pionka, ale goniec tak naprawdę jakby zagrał tutaj byłby mniej przydatny. A tu zawsze G3 się przydaje, żeby nie było F4, no i bezpieczniejszy król w roszadzie. Wieża A7, goniec G2, wieża E7, to też jest ciekawy plan. Wieża się fajnie ustawiła, trzeba przyznać. Roszada, hetman C7, hetman D3, czyli poprawianie troszeczkę swoich figur. Skoczek D7. Tu widzimy, że skoczek na E5 może się zakotwiczyć, ale zawsze mamy bicie, a na C4 skoczek stoi po prostu dobrze. Białe tutaj się nie rzucają, grają spokojnie, strategicznie, a na takiego zawodnika jak Mamedyarov to jest dobra taktyka, który lubi grać ostro i nie lubi... który lubi grać ostro i lubi zadymy na szachownicy. To takie wysuszenie pozycji strategiczne, to jest dobry pomysł. Skoczek mimo wszystko zagrał na D2. Zobaczcie, że po takim zagraniu zawsze wybijam i drugim skoczkiem wjeżdżam na C4 na bardzo aktywną pozycję. H5, H4, skoczek F6. Skoczek na B6 sobie w tym momencie zagrał. Widzimy, nie ma już tutaj skoczka, więc można sobie na to pozwolić. Nie jest celem białych, żeby zbić tego gońca. Może w pewnym momencie, ale celem jest, żeby wprowadzić drugiego skoczka. Goniec na B7 i teraz bardzo sprytny ruch. C3. On pokazuje, że otwiera się jedna z linii. Albo wybijamy tutaj, otwiera się linia C, albo przeciwnik wybija, tak w partii poszło i otwiera się linia B, po której można grać już aktywnie. Wieża z F na E8, wieża B1, skoczek G4, skoczek na C4 sobie wrócił elegancko. Wszystko się fajnie trzyma, to jest ważne. Hetman D8. Wieża B6, no i to jest ten ruch, który ze skoczkiem świetnie współpracuje. Na D6 robi się nieprzyjemnie. Wieża D7 trzeba grać czarnymi. No i teraz już tak widać, po prostu to widać i odczuwalne jest to, że Janek przechwycił inicjatywę i rządzi na szachownicy. W tym momencie można byłoby spokojnie zagrać wieżą na B2, ale jak to Janek poleciał na ostro na pionki. Zbił na D6, piękna taktyka, bo po biciu nastąpiło bicie na B7. I tutaj Azer no, postanowił, że nie ma, znaczy stwierdził, że nie ma nic do stracenia, pozycja mu się sypie, więc zagrał F4. F4 na zadymę, na otworzenie pozycji. Janek wybił pionkiem z E, ale wybicie pionkiem z G również jest dobre. Dlaczego? Hetman wchodzi, no niby tutaj grożą jakieś, może nie maty, ale już poważne rzeczy, ale po skoczek F3 bronimy tutaj, atakujemy tutaj i wieża broni na F2. Więc hetman musiałby pewnie wrócić, no i w tej sytuacji może skoczek na G5 z atakiem na F7. Wygląda to bardzo dobrze. Tak nie było. W tej sytuacji
Tutaj poszło bicie na f4 z pionkiem z e, szach, skoczek f1. No jest obrona, ale bardzo solidna. To Janek miał przemyślane, jest pionek więcej. Hetman e8, wieża się zdwoiła, grożą już pewne tutaj akcje na b8, król h7. No i próba wymiany. Oczywiście ta wymiana, wybicie pionkiem decydowałoby już o zwycięstwie. Wieża d8. Wzięcie pionka, kolejny pionek wolny się zrobił, hetman a4, no próba jakiejś właśnie kontry ze strony czarnych. Wieża a7, już tutaj widzimy, Janek też nie pozostaje dłużny, atakuje. Hetman a1, no cały czas tu się wszystko broni, więc przy okazji atak na wieżę, ale czarne tutaj za bardzo nie mogą nic zrobić. Wieża tutaj, c4 nastąpiło, konsumpcja, że tak powiem, bicie i w tym momencie wieża bije na f7. I to białe tutaj zaczęły mocno atakować. Król h6 i wieża b7. Moi drodzy, Mamedjarow poddał partię. Jest to totalnie wygrana pozycja białymi. Nic białym nie grozi, jest pełna asekuracja. A jeszcze są takie opcje, jak na przykład, no nie wiem, można tutaj wieżą zagrać na przykład na g8, żeby bronić. To powiedzmy f5 i tutaj wchodzi w hetman. Król jest po prostu rozdarty. Piękne partie Janka, dobra forma, fajnie się to ogląda. Trzymamy kciuki za drugą część finału. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.